pojedynek juniorów, tym razem kategoria 67 kg. Zapraszam już do ringu pierwszego z zawodników. To przedstawiciel klubu Sporty Walki Rawicz. Panie i panowie, przed państwem Jakub Korczyński! Z narożnika niebieskiego przedstawiciel klubu Boxing Club Strzelin. Panie i panowie, Mike Drużga! Będzie pan Wojciech Bęben. Na punkty oceniać będą ten pojedynek Kazimierz Mietła, Roszan Gazirow. No dobrze, było międzynarodowo, to teraz będzie polsko. Polsko-polska walka przed nami. Waga do 67 kg. Jakub Korczyński w narożniku czerwonym, ale w narożniku niebieskim Mike Drużga. Obaj panowie oczywiście mają już swoje doświadczenie. Drużga to medalista mistrzostw Polski, uczestnik mistrzostw Europy juniorów między innymi, a Korczyński reprezentuje Sporty Walki Rawicz. Na koncie ma 50 walk i wicemistrzostwo Polski juniorów. Tak, w czerwonym stroju Jakub Korczyński, w niebieskim Mike Drużga. No, czekamy na kolejny dobry pojedynek. No, bardzo ładnie zaczął Drużga. Takie błyskawiczne strzały. Dwa lewe proste. No, to były takie biczowate lewe proste. Ładnie wszedły w ten pojedynek Drużga. Zobaczymy, co przeciwstawi Korczyński. No, szybki ma ten lewy prosty Mike Drużga. Pięściarz boksingu klub Strzelin. No, to jest stara, dobra szkoła polskiego boksu, lewa ręka, a potem zmiana pozycji na Mańkuta i w takiej kontrakcji Drużga akcentuje swoje ciosy. Sporo widzi, łatwość przepuszczania ciosów, to nam przed momentem Drużga również zaoferował, a więc nie tylko atak, również obrona. No, ale teraz Jakub Korczyński trafił lewym prostym, może nie tak ładnie, nie tak czysto jak wcześniej Mike Drużga, ale widać, że szybkie ręce ma pięściarz ze Strzelina. Kolejny lewy. Karci tym lewym Korczyńskiego Drużga. No, ta pierwsza połowa rundy to runda imienia lewego prostego. Tak, zmienia pozycję na odwrotną Drużga. I wtedy jest naprawdę skuteczny w kontrataku właśnie z pozycji Mańkuta. A później wraca na środek ringu i pracuje, jak żeby inaczej, lewym prostym. No i kolejny lewy skuteczny, bity z biodra. Ma Korczyński gigantyczny problem na razie ze zniwelowaniem różnicy tej bokserskiej prędkości. Drużga jest od niego szybszy. Oż, teraz lewy, prawy Drużgi. To były naprawdę bardzo solidne uderzenia. No, może się podobać tej pierwszej fazie pojedynku.
z wicemistrzem Polski juniorów Jakubem Korczyńskim Mike Drużga. Umiejętnie operuje też taką bokserską ekonomią Drużga, bo gdy trzeba, to sobie sekundkę, dwie odpocznie i potem dopiero szykuje się do kolejnej akcji. No, oczywiście komenda stop, bo odwrócił się plecami Korczyński. No, naprawdę świetna runda Majka Drużgi. No i proszę Państwa, oglądamy naprawdę zdolnego chłopaka. Robi co może Jakub Korczyński. Młody chłopak, który ma 50 walk na koncie i wicemistrzostwo Polski juniorów. Ale Drużga na razie go przewyższa. No, przede wszystkim szybkością i precyzją zadawanych ciosów. Kategoria 67 kg, więc kategoria półśrednia. A Drużga w ogóle uczył się pięściarstwa od swojego ojca Marcina, zatem od małego podejrzewam ten boks był istotny w jego rodzinie. No mamy takich przypadków już w polskim boksie sporo, niedaleko szukać. Świeżo upieczony mistrz świata kadetów, a więc Fabian Urbański. To jest, powiedziałbym, ekstremalny przypadek. No, czterech synów, ale na razie dwóch jeszcze nie boksuje, jest za młodych, natomiast jego brat. Przecież Fabian jest medalistą Mistrzostw Europy juniorów. A Fabian z kolei dwukrotnie zdobywa medale na Mistrzostwach Europy juniorów. Srebro i brąz i Mistrzostwo Świata. A czy kadetów, przepraszam bardzo. Natomiast ojciec, Daniel Urbański, to był pięściarz, który między innymi walczył z Gennadijem Gołowkinem, ale w ogóle to był naprawdę dobry zawodnik, który karierę zawodową zaczynał od zwycięstw. No później już padł ten wir, wiadomo, nawet tacy jak Jacek Bielski, ostatni polski mistrz Europy, jak zaczął później jeździć na Wyspy Brytyjskie, to no to już jeździł z pozycji pięściarza, który raczej był skazywany na porażki również w ringu i poza ringiem. Dobrze drugą rundę otworzył Korczyński, pozbierał się po tym nie najlepszym początku, udało mu się przebić również z lewym sierpowym. Ambitny chłopak zatem, ale Drużga wraca do tego, co ma najlepsze w swoim repertuarze. Tak, bardzo szybko ma lewą rękę. Teraz ustawił się w pozycji odwrotnej, żeby skontrować. No właśnie to jest ciekawe, że on w tych kontrach ustawia się z mańkuta, a w środku ringu uwielbia boksować lewym prostym z pozycji praworęcznej. No ale teraz bardzo ładnie Korczyński. No właśnie, mimo tej świetnej lewej, szybkiej ręki, to jednak Korczyński zdołał tutaj parę razy już nadepnąć na odcisk Drużdze. No bo jeśli chodzi o szybkość lewej ręki, to mógłbym powiedzieć, że dawno czegoś takiego nie widzieliśmy w juniorskiej rywalizacji. No i znów ta odwrotna pozycja. I znów skutecznie z defensywy. No wiemy doskonale, że jak się ustawi z mańkuta, to czekać będzie na ciosy kontrujące. No ale teraz brawo, teraz ładnie to znów zrobił w ataku. Musi podchodzić jak najbliżej Korczyński i tam szukać swojej szansy właśnie w takich zdecydowanych atakach. Ale mimo wszystko spojrzałem na trenera Sadłonia, który jest w narożniku Drużgi, to uśmiechnął się od ucha do ucha, pokazał ok, tak jakby razem ze swoim zawodnikiem bawi się tym pojedynkiem. Taka klepka ale lewej ręki. Ale naprawdę miłe uczucie komentować młodych tak. Chłopaków, którzy już tyle potrafią. Naprawdę. Dzisiejsza gala jest w ogóle jakaś taka dziwna, mam wrażenie, bo od już rywalizacji młodzików po prostu dostajemy niezły boks. Jeszcze jeden stempelek. I tak jak były pewne perturbacje w trakcie tej drugiej rundy, to jakby myślę, że wyjaśnił sytuację Mike Drużga. Ale najważniejsze, proszę Państwa, że to jest kolejna walka naprawdę na bardzo fajnym poziomie. No. Idąc dalej, ja bym powiedział czasem, że w rywalizacji seniorów otrzymujemy mniej wartościowy boks niż tutaj.
od dawna korci mnie takie w ogóle spojrzenie na polski boks, który no nie ukrywajmy, od lat przeżywa kryzys, że i to zrobili w wielu federacjach kiedyś w historii. Po prostu trzeba się skoncentrować na młodych, utalentowanych ludziach, bo wiadomo, że już z pewnej kategorii, nawet względnie młodych pięściarzy, już się nie wyciągnie więcej. A więc szukać takich i nie dać im zginąć, bo to jest bardzo trudny okres, to przejście juniora w wiek seniorski, z wielu względów. Ale ja też mam takie przeświadczenie, że za 3, 4, 5, 6 lat możemy być w zupełnie innym miejscu w boksie olimpijskim, niż chociażby jesteśmy teraz, choć teraz też już mamy sukcesy jeżeli, w tych młodych kategoriach. Jeżeli nie przegapimy tej szansy, prawda, bo ona się jakiś czas pojawia i często gubimy te talenty, ale to naprawdę jest sporo fajnych chłopaków. No. Widzieliśmy Mistrzostwa Polski ostatnie. No. Jeżeli oglądamy finał Rośkowicz, prawda, Kirył Głobienko, 19-latek z 18-latkiem, to ja, który chyba widziałem 40 Mistrzostw Polski, na których byłem, ja nie widziałem walki w takim, żeby razem zawodnicy mieli 37 lat. No. Nie było takiego finału. I to naprawdę nie jest jakby próba sztucznego pompowania czegoś, tylko widzimy pewne ciekawe horyzonty. Na przykład też są fajne elementy również w boksie tego, który jest tutaj słabszy w tym pojedynku. Korczyński na przykład przed momentem bardzo ładnie zablokował lewy sierpowy bity przez Majka. No Mike po prostu jest, jeśli chodzi o szybkość, to tutaj trzeba mu przyznać naprawdę bardzo wysoką ocenę. Jest zjawiskowe, byśmy powiedzieli. I fajnie miksuje te płaszczyznę walki. W ofensywie z płaszczyzną walki w obronie. 4 razy lewy prosty. To nie były ciosy mocne, ale miały po prostu zaangażować defensywę Korczyńskiego. No a widać, że czuje ten feeling taki bokserski. On się bawi tym boksem. I to naprawdę fajnie wygląda. No i też oczywiście frustruje jego rywala. Czuję bluesa, tak, to możemy potwierdzić, a Korczyński ambitny. Jak jest blisko, no to rzuca sierpy, zgubił ochraniacz na zęby Mike Drużga. No i minuta jeszcze, 25 sekund do zakończenia pojedynku. No, rozgrywanego pod dyktando pięściarza ze Strzelina. Lewy prosty między rękawice, też włoży, potem dołoży 3 kolejne ciosy Mike Drużga i podwrótkowy z defensywy. Podwrótkowy i jeszcze prawy sierpowy nad lewą ręką, który dociągnął. Ach, jeszcze prawy mocny, ale zdaje się, że nasadą. Tak, nie przymknął rękawicę, to też słychać. Mimo, że mamy słuchawki, to naprawdę mocno słychać. No, panie kolego Drużga, proszę nam się rozwijać w dalszym ciągu, bo dzisiaj widzimy zalążek pięściarskiego talentu. Choć często powtarzamy, że w tym wieku, jeżeli na moment się zatrzymasz, to potem musisz zrobić już 3 dalekie i długie kroki. Zatem tego zatrzymania po prostu nie może być. Lewy, prawy, czysty, precyzyjny, skuteczny. Tak, za długo czekał. Tej akcji Jakub Korczyński czekał za długo. I od razu zapłacił za to cenę. 10 sekund do końca. Ależ piękna akcja. Wpadł w narożnik, po tym Korczyński trochę w stylu walki Hattona z Mayweatherem, zachowując oczywiście zdrowe proporcje, podkreślam. No świetna walka Majka Drużgi. Przypominamy, to są juniorzy. Ambitny niezwykle Jakub Korczyński, no ale nie podołał. Tak, tu w tym pojedynku wszystko jasne, proszę państwa. Niebieskiego Mike Drużga!
No i wielkie brawa, i to jest kolejne nazwisko, które powinni kibice zapamiętać po imprezie, która trwać jeszcze w Krakowie będzie, bo faktycznie Mike Drużga dzisiaj zaoferował nam bardzo dobry, intensywny, no fajny boks. Tak jest i będziemy na pewno obserwować z uwagą jego dalszy rozwój kariery. Schodzi uszczęśliwiony z ringu Mike Drużga, urządza sobie pogawędkę z trenerami. Naprawdę kawał dobrego pojedynku. Gratulujemy całej ekipie Mike'a Drużgi, bo przyjemnie się to obserwowało.